No ile czasu już nie było filmu z lasu, ale dzisiaj postanowiłem udać się na spacer. Tutaj jakby któryś z hejterów chciał się spotkać i pogadać, to będzie miał okazję. Ale gorąco. Jak ktoś nie ma klimy, a mieszka w bloku, to ma po prostu przerąbane. I dlaczego nagrywam? Otóż dużo, bardzo dużo się wydarzyło, jeśli chodzi o uniwersum. U knura, u strusia. Zacznijmy może od strusia. Przypomniał o sobie w sobotę, czy tam w niedzielę, ponieważ wyciekł materiał, gdzie struś walił konia nad zlewem, a walił konia do Izy, czyli tak naprawdę do jakiegoś spoconego grubasa, który wysyłał mu zdjęcia jakiejś Roxany z internetu. Ale prawdziwe problemy strusia zaczęły się wczoraj, ponieważ dostał akuratny wpierdol od jednego z meneli. I to taki wpierdol, że aż mu jucha poszła. Potem zaczął żalić na swój los i grozić jednemu z opiekunów. Więc ten opiekun sprzedał mu liścia przed kamerami. I to na chwilę strusia uspokoiło. Ale na krótką chwilę, ponieważ znowu zaczął odgrażać się wszystkim, co to on im nie zrobi. No i opiekun, muszę przyznać, że zdobył mój szacunek, ponieważ wyjebał strusia na zbity pysk w środku nocy. I struś przez jakiś czas błąkał się po ulicach w tym miasteczku bez telefonu, bez pieniędzy. Wrócił po jakimś czasie grzecznie, przeprosił i dostał brudne wyro do spania. Tak więc okazuje się, że jest sposób na strusia, jak go nauczyć kultury, czyli za to akurat szacunek, że chyba Arek ustawił go do pionu i nie pozwolił komuś takiemu jak on sobie lżyć i grozić. Oczywiście już dzisiaj Pawełek nagrał film, gdzie zaoferował się przywieźć Majorka z powrotem. Oczywiście nie za darmo, przynajmniej tak powiedział do kamery. Podał swoją cenę i poinformował, że Majorek ma być świadkiem na procesie w Bielsku i knur ma być świadkiem na procesie w Bielsku. No dobrze, tylko czy adwokat będzie miał jakikolwiek problem, adwokat Sławka, z obaleniem tez dwóch chorych psychicznie gości, patostreamerów? Myślę, że nie, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, wystarczy już o tym strusiu. Przejdźmy do Konona. Zacznijmy od tego remontu, który został przeprowadzony na Szkolnej. No, zrobili mu ten remont, posprzątali mu tam. Oczywiście bardzo szybko z powrotem było zagracone. Okazało się, że knur celowo zasrał sedes. Nawet w gównie umazana była kabina prysznicowa. Prawdopodobnie celowo, ja bym stawiał na to, że celowo on to robi. A geremek
powiedział, że knurowi nawet nie chce się chodzić do toalety te parę kroków, tylko postawił sobie wiadro w tym miejscu, gdzie ma barłóg, i tam do tego wiadra szczy. Oczywiście, skoro chłop jest aż tak leniwy, że nie chce mu się parę kroków przejść do toalety, no to te wiadro, dopóki nie jest zapełnione, to nie jest wylewane, i przy takiej temperaturze 30 stopni plus w domku drewnianym nie idzie wytrzymać, tak jebie. Więc tyle, jeśli chodzi o pomocy dla Kononowicza, jeśli chodzi o stworzenie mu lepszych warunków do egzystencji. No oczywiście wszyscy wiemy, że chodziło tylko i wyłącznie o to, aby pokazać, że jemu się pomaga, że coś się robi. To była pokazówka. Każdy doskonale wiedział, że w ciągu zaledwie kilku dni wszystko wróci do stanu poprzedniego, a więc pieniądze wywalone w błoto. No ale pokazówka była, jest odhaczone. Knurowi nie da się pomóc. Jedyna pomoc, jaka mu się należy, to umieszczenie go w DPS-ie bądź w psychiatryku, tam gdzie ktoś by pilnował tego, aby on brał leki, no bo facet jest chory psychicznie. Leków nie bierze, więc mu coraz bardziej odpierdala. I inaczej mu się nie da pomóc. No i uaktywnił się, ożył Akselio, który urwał się z choinki i zaczął kręcić swoje materiały, gdzie lamentuje nad losem biednego Krzysia. Tylko to raczej nie przejdzie, bo to już jest stara nuta, już chyba nikt się na to nie nabiera poza już naprawdę, naprawdę świeżymi nowoszkolniakami. Ale Akselio uderza w tą nutę, robi za pożytecznego idiotę. Słuchałem rozmowy telefonicznej między nim a Czeczetkowiczem, gdzie Czeczetkowicz go wyśmiał i stwierdził, że Aksel jest pierdolnięty, skoro uważa, że Kononowicz potrzebuje pomocy. No ja się tutaj z Czeczetkowiczem zgadzam. Chłopina, chłopaczek ożył po latach niebytu, ale widać, że jest opóźniony, jeśli chodzi o wiedzę o szkolnej i o Kononowiczu, o dobre 4 lata. No nic. Mnie tylko zastanawia, kto posprząta tą umazaną w gównie łazienkę. Bo Geremek zapowiedział, że nie będzie tego robił. Czy Jacek to będzie robił, czy Niemiecki to będzie robił, czy Kosno to będzie robił, nie wiem. Myślę, że Kononowicz na pewno tego nie zrobi. I to jest temat warty pociągnięcia. Kto będzie wycierał gówna? Ale jakim trzeba być skurwielem, żeby dostać coś za darmo, dostać coś w prezencie, czyli wyremontowana łazienka, a ten obsrał wszystko, umazał wszystko w gównach i jeszcze po tych wymienionych jegomościach jedzie jak po psach. Brak słów po prostu. Komedia. Pomoc dla Kononowicza. DPS. Szpital psychiatryczny. I ostry opiekun, który będzie pakował w niego leki. Jedyna pomoc. Innej pomocy nie ma. W inny sposób nie da się pomóc. Tyle, co mam do powiedzenia. I oczywiście ciekaw jestem, ile razy jeszcze będzie miało miejsce strusiobicie na Spelunie. I czy w ogóle go wypuszczą z powrotem do Polski, bo co by nie mówić, wśród tych meneli nieznanych narkotykarz w jakiś sposób bryluje. Mimo, że słabe są to wyświetlenia, to lepsze
Coś takiego niż nic. Ale już pojawiają się w jego przećpanej łepetynie pomysły, aby wrócić do Polski. Na pewno słyszał o remoncie na gotowe. No zobaczymy. Oglądamy dalej.